find like people that are new to it. Minioną sobotę Lubońskie FC podejmowało na swoim stadionie Polonię Chodzież. Od pierwszych minut gra była bardzo wyrównana, ale to Polonia już w 8 minucie meczu po strzale Marka Trzebny prowadziła 1-0. Gospodarze po stracie bramki szukali okazji, aby zdobyć wyrównującego gola. Niestety znów sprawdziło się stare powiedzenie, że niewykorzystane sytuacje się mszczą. W 30 minucie kolejną bramkę dla gości zdobył Wojciech Wylęgała. Po stracie drugiej bramki trener Damian Salwin w 33 minucie dokonał dwóch zmian. Na boisku pojawili się Krzysztof Lochman oraz Łukasz Kubiak. Trzecia zmiana nastąpiła 4 minuty przed końcem pierwszej połowy, kiedy to na boisku zameldował się Krzysztof Piskuła. Wynik jednak w pierwszej odsłonie już nie uległ zmianie. No nie możecie być zadowoleni po tej pierwszej połowie. Nie możemy być. Przegrywamy 2-0. Próbujemy skoncentrować akcję. Jakieś tam sytuacje stworzyliśmy, ale no nie ma bramek. Przegrywamy 2-0. Musimy się skoncentrować w przerwie, wyjść na boisko i spróbować jeszcze ten mecz wygrać. Wszystko jest do zrobienia. Druga połowa spotkania to wyraźna przewaga gospodarzy. Luboński praktycznie cały czas gościł na połowie rywala. Jednak niestety kolejne stwarzane sytuacje nie przynosiły bramki. Kibiców na pewno raziła nieskuteczność w polu karnym. Bramka honorowa dla gospodarzy padła dopiero w 86 minucie, kiedy to futbolówkę do siatki skierował po rzucie wolnym Krzysztof Piskuła. Luboński FC stracił na swoim stadionie 3 punkty. Strzelec jedynej bramki dla Lubońskiego. Straciliście w pierwszej połowie dwie, graliście o wiele gorzej, druga połowa była o wiele lepsza. Tak, zgadza się. Cieszę się z tej bramki, ale nie cieszy mnie wynik, ponieważ nową mecz przegraliśmy. Martwi trochę to, że mieliśmy oprócz strzelonej bramki jeszcze 3-4 takie, można powiedzieć, stuprocentowe sytuacje, których nie strzeliliśmy w drugiej połowie. No właśnie, w drugiej połowie żeście naprawdę widać było, że mieliście dużą przewagę. Jak to było? No mieliśmy dużą przewagę, nie przełożyło się to na bramki, dlatego przegraliśmy mecz, no trudno. Tak bywa w piłce nożnej, no. Liczy się to może z jednej strony, że stwarzaliśmy tę sytuację i one były stwarzane, no ale no, nie były wykończone, tak jak powiedziałem, no i co się przełożyło na wynik meczu. Jak udało nam się ustalić, zarząd Lubońskiej FC ze względu na słabe wyniki w poniedziałek z funkcji trenera zwolnił Damiana Salwina. Do końca sezonu drużynę z Lubonia prowadzić będzie Krzysztof Piskuła. Kolejny mecz pod wodzą już nowego trenera Lubońskiej FC rozegra w najbliższy weekend na wyjeździe zajmującą ostatnie miejsce w tabeli Spartą Oborniki. Izabela Chodorowska, eluboń.pl